W 1951 roku w Kowali w ciągu jednego dnia spłonęło 16 zabudowań, które gaszone były w większości wiadrami z wodą. Budynki były kryte słomą i gątem. Według legendy i naocznych świadków u niemieszkającego już tu Pędzika wystawiono obraz świętego Floriana i w tym miejscu żywioł się zatrzymał. Po tym groźnym zdarzeniu zebrała się grupa śmiałków, która założyła straż ogniową. W tej grupie byli kierownik szkoły w Kowali Józef Janik, a pierwszymi założycielskimi ruchami byli Lis Władysław, Będkowski Władysław, Stefan Krzysztofek, Kubicki Stanisław Skubów, Kubicki Stanisław z Kowali Małej, Kowalski Bolesław, Daleszak Józef i Stanisław, Sabat Roman, Grzegorczyk Władysław i Leon Rabi. Pierwszym naczelnikiem został Lis Władysław, a po jego rezygnacji wybrano Józefa Janika, który pełnił tą funkcję do 1960 roku. W dniu 14 maja 1972 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru jako symbol i wiernej służby dla PRL-u. W 1976 roku ufundowaliśmy sztandar, który pokryjomu przed ówczesnymi władzami poświęciliśmy. Dziś odprowadzony został ten sztandar do Izby Pamięci. Pragnę podziękować wszystkim fundatorom sztandaru, władzom gminnym na czele z wójtem Stanisławem Baleckim, wszystkim firmom z terenu gminy oraz poza niej. W sposób szczególny wszystkim mieszkańcom sołectwa Kowala. Szczególne podziękowania chciałem złożyć druhom OSP Kowala. To był na pewno duży wysiłek. Te przygotowania trwały od iluś tam miesięcy, żeby dzisiaj otrzymać ten piękny sztandar, który zastąpił zasłużony sztandar, który będzie już w Izbie Pamięci. Tak się składa, że wszystkich założycieli Ochotniczej Straży w Kowale było mi dane znać osobiście. To byli dla nas młodych ludzi wtedy ludzie wzorem, przykładem
dobrego obywatela, dobrego sąsiada i człowieka, i ludzi, którzy tworzyli kulturę na terenie naszej tutaj sołectwa i współpracowali z jednostkami szkoły i z innymi jako gospodyń. Myślę, że o to również chodzi dalej, w najdalszej przyszłości, aby tak to było. Państwo, mieszkańcy Kowali, dzisiaj jesteście dumni z tego, co się tu dzieje, począwszy od mszy świętej, poprzez wręczenie tego sztandaru pięknego, ufundowanego w dowód uznania i wielkiego zaufania i szacunku dla waszej ochotniczej straży pożarnej tutaj w Kowali. Chciałem wam, druhny i druhowie z Kowali, serdecznie podziękować za tą 60-letnią służbę. Na ręce tego pokolenia, który jest i stoi przed nami, a przecież byli założyciele, wszystko to było w rysie historycznym, który został przytoczony. I to, czego pragnęli 60 lat temu, realizuje się teraz dzięki dobremu spojrzeniu przez samorząd gminny, przez radę, przewodniczącego rady, jak również przez pana wójta. To jest przykład, to jest wizytówka, naprawdę, gmina Sitkówka, że tak porządnie układa się współpraca i właściwie rozumie się bezpieczeństwo obywateli.